Cześć, z tej strony Ania, witam się z Wami na kanale Książka Mikadze i dzisiaj wymyśliłam, że porozmawiamy sobie na taki aktualny temat, a w mojej opinii aktualnym tematem jest otwarcie głosowania w plebiscycie Lubimy Czytać. O co chodzi? Jeśli jakimś cudem nie siedzicie za bardzo w tych portalach i tak dalej, Lubimy Czytać to jest właśnie strona internetowa dla czytelników, gdzie po zalogowaniu macie swoją półkę i dodajecie swoje przeczytane książki, książki, które chcecie przeczytać i dodajecie opinie na ich temat. Możecie dawać ocenę gwiazdkową od 1 gwiazdki do 10. No i właśnie na podstawie zainteresowania czytelników danymi tytułami, na podstawie ilości ocen, ilości dodania na półki, twórcy portalu Lubimy Czytać, pracownicy, wybierają te najpopularniejsze i spośród nich można zagłosować na swoją ulubioną książkę, czy też wyróżnić po prostu jakiś tytuł. No i przejdziemy sobie przez te kategorie. W tym roku mamy kilka nowości. W zeszłym roku nowum było dodanie kategorii bardzo kontrowersyjnej, bardzo szeroko komentowanej, czyli człowiek książki, aka człowiek książka, czyli taka kategoria, w której nie ocenia się de facto książek, tylko influencerów, dziennikarzy książkowych, ale w zeszłym roku byli to w przeważającej większości, z tego co kojarzę, influencerzy i wygrały zaksiążkowane. No i faktycznie było dużo dyskusji na ten temat. W tym roku również została utrzymana ta kategoria i do tego oczywiście też przejdziemy. Pojawia się również znowu kolejna kontrowersyjna kategoria, czyli ekranizacja filmowa książki, czyli de facto tak naprawdę tutaj nie bierzemy pod uwagę zainteresowania czytelników, tylko z tego, co tutaj przeczytałam w artykule oznajmiającym otwarcie plebiscytu, Tomasz Raczek postanowił powybierać te najciekawsze filmy i seriale, ekranizacje książek, które jego zdaniem, z tego co ja tu rozumiem, zasługują na udział w tym plebiscycie, na wyróżnienie. No ale poza człowiekiem książką i poza filmami, no to przede wszystkim mamy oceniać różnorodne książki, no i mamy szereg kategorii i tutaj też jest jedna nowa kategoria, czyli gatunek, podgatunek, który w ostatnich latach jest prawdziwym objawieniem, można powiedzieć, chociaż szczególnie w pewnych kręgach bardziej może młodzieżowych, tiktokowych, czyli romantazy, połączenie fantastyki z romansem, czyli coś, czego ostatnimi czasy widzimy dużo na półkach w księgarniach, na półkach w księgarniach internetowych, no i oczywiście w publikacjach na Instagramie, no i zapewne na TikToku. Aż tak o tym TikToku nie mogę się wypowiadać, bo nie korzystam za bardzo, więc tutaj jestem trochę do tyłu w tej kwestii, ale zostawmy to. Mamy 13 książkowych kategorii i 2 dodatkowe. W każdej z tych książkowych kategorii mamy po 10 książek, 59 polskich autorów i autorek i 74 zagranicznych autorów i autorek będziemy oceniać. Uroczysta gala finałowa podczas poznańskich targów książki. Możecie dać znać, czy wybieracie się do Poznania na targi książki. Aha, mogę jeszcze tylko wspomnieć, że głosować można do końca lutego, a wyniki zostaną ogłoszone właśnie 8 marca na poznańskich targach książki. No i tutaj też Lubimy Czytać postanowiło pomyśleć o osobach oddających swoje głosy i można wygrać wejściówki na tą galę właśnie rozdania nagród. Ale zostawmy już tutaj te wstępne rozważania i przejdźmy już do konkretnych kategorii. Zobaczymy, jakie książki zostały nominowane, jakie osoby zostały nominowane. Niestety nie będzie to moja pierwsza reakcja, bo ja już nie wytrzymałam i spojrzałam na to, zanim wpadłam na pomysł, że można to nagrać w formie filmu. Także przejdziemy sobie przez te nominacje, opowiem Wam, na kogo zagłosowałam, na jaką książkę głównie zagłosowałam, dlaczego zagłosowałam tak, a nie inaczej. Zapraszam Was oczywiście do dyskusji, jak Wy byście zagłosowali lub jak zagłosowaliście i powiem, co moim zdaniem wygra. I Wy też możecie w komentarzach powiedzieć, co przewidujecie. Myślę, że nie ma dużo zaskoczeń w przypadku właśnie tych nominowanych książek, ale przechodzimy już do tego plebiscytu i nagrywam ekran i Wam wszystko będę pokazywać i opowiadać. Plebiscyt, książka roku 2023. Każdy czytelnik ma do dyspozycji 15 głosów. No wiadomo, trzeba być zalogowanym i trzeba mieć konto na Lubimy Czytać, chociaż można też nie być zalogowanym, tylko wtedy trzeba podać bodajże e-mail swój. W każdej kategorii można zagłosować tylko raz. Po ostatecznym dokonaniu głosowania, dokonaniu wyboru, nie można już cofnąć swojej decyzji. No i 15 kategorii, przechodzimy do pierwszej, czyli literatura piękna. Ja tu nie jestem zalogowana, więc
dopiero wyjawię Wam, jak zagłosowałam w każdej kategorii, ale zobaczmy, co tu mamy. Po pierwsze, Cudowne lata Valérie Perrin. Czytałam tę książkę i to jest historia bardzo ciekawa moim zdaniem. Trafiła nawet do topki zeszłego roku. Moim zdaniem książka warta uwagi. Dalej, Dawno temu w Warszawie, to jest kontynuacja Ślepnąc od świateł, ale ja nie czytałam żadnej książki Żulczyka. Jestem jakby dość daleko od tego autora, mam wrażenie, i nie nadszedł jeszcze mój czas czytania tego. Demon Copperhead, Barbara Kingsolver. Nie czytałam tej książki, ale mam inną książkę tej autorki na półce. Ostatnio w Imponderabiliach był Remigiusz Mróz i on właśnie mówił, że ostatnio to czyta, czy też czytał i że bardzo mu się podobała ta książka. I jakoś tak tych... Może nie jestem fanką jakąś wielce czytelniczką literatury napisanej przez pana Mroza, to akurat to polecenie mi się bardzo spodobało i chciałabym się tą książką zainteresować, chociaż do końca już nie pamiętam, o czym to jest. Dalej, widzę tutaj John Fosse, czyli noblista tegoroczny. No, nie biorę się za to, bo znam swoje ograniczenia, także tutaj trafiła też ta książka. Kolejna propozycja to Jutro, Jutro i Znów Jutro, Gabriel Zevin. I to jest książka, która w 2022 została wyróżniona na Goodreadsie. I to jest trend, który ja w tym roku bardzo wyraźnie widzę, no bo też bardzo mocno śledziłam w tym roku ten Goodreads, czyli amerykański, można powiedzieć, odpowiednik. Lubimy czytać. I Jutro, Jutro i Znów Jutro, 2 lata temu było właśnie wyróżnione, wygrało w kategorii, już nie pamiętam jakiej, czy to była właśnie fikcja literacka, czy no chyba tak, coś w tym stylu. Mam tę książkę na półce, jeszcze nie czytałam. Kolejna propozycja to Młody Mungo Douglasa Stewarta. Kojarzę tę okładkę, kojarzę tę książkę wydana przez Poznańskie, natomiast nie mam jej i nie czytałam i jakoś no nie palę się. To jest chyba historia w Irlandii i romans dwóch mężczyzn, z których każdym jest jakby innego wyznania i tam taki Romeo i Julia, trochę, nie wiem, ja tu trochę teraz wymyślam na bieżąco. No co mi krzyczą sarny Katarzyny Zyskowskiej, w ogóle nigdy w życiu nie słyszałam o tej książce. Kolejna propozycja to Sąsiednie kolory Małeckiego, jeszcze nie czytałam. Dalej Yellowface Rebeki Kwang, czytałam, raczej rozczarowanie, szczerze powiedziawszy. Rynek wydawniczy w Stanach Zjednoczonych, nie moje klimaty, zbyt amerykańska ta propozycja, zbyt łopatologicznie podana opinia autorki. No i ostatnia to Zanim wystygnie kawa, tom drugi, opowieści z kawiarni Toshikazu Kawaguchi. Pierwszy tom, czyli Zanim wystygnie kawa, czytałam w zeszłym roku i nie podobała mi się również ta książka. Była rozwleczona, była mało angażująca, tam się powtarzały pewne rzeczy i w zasadzie ten cały koncept tej kawiarni, w której możesz cofnąć się w czasie, ale tylko do momentu, kiedy wystygnie kawa. On może sam w sobie nie jest zły, ale już to wykonanie trochę mnie zmęczyło, więc liczę, że ogólnie ta książka nie wygra. No i w zasadzie moim zdaniem wygra Yellowface. Tutaj nie ma się co zastanawiać zbyt długo. Też Yellowface wygrało w jednej z kategorii zeszłorocznych Goodreads Choice Awards, także ja raczej widzę tutaj jedną wygraną książkę i będzie to Yellowface. Bez względu na to, że spora ilość czytelników jest zawiedziona tą książką, to wydaje mi się, że te głosy osób, które lubią tę propozycję albo znają to nazwisko, przeważą i właśnie ta książka moim zdaniem wygra. Ciekawie będzie zobaczyć wyniki i skonfrontować z tymi moimi tutaj odczuciami. Poza tym też wydaje mi się, że z tych wszystkich książek to jest po prostu najpopularniejsza książka i wiecie, głosować można w różny sposób. Albo przeczytałam daną książkę, ją bardzo lubię i tak głosuję, albo głosuję przeciwko czemuś, albo głosuję, bo kojarzę okładkę i wydaje mi się, że to jest spoko książka, choć być może jej nie czytałam. Także wydaje mi się, że Yellowface ze względu na rozpoznawalność po prostu ma szansę wygrać, bo zbierze też głosy od osób, które być może nie przeczytały żadnej książki z tej kategorii. Nie ma tak, żebyśmy przeczytali wszystkie te książki i mogli no, sprawiedliwie zagłosować, która z nich najbardziej nam się podobała i najbardziej zasługuje na nagrodę. No ja zagłosowałam właśnie na te Cudowne lata ze względu na to, że no znam je po prostu. Poza tym trafiła do topki, więc o czymś to świadczy. Ale wydaje mi się, no, że tutaj dość dobre w większości książki się pojawiły. Żulczyk, ten Demon Copperhead też wydaje się ciekawą propozycją. No i Małecki, też zawsze dobrze zobaczyć go wyróżnionego. Także myślę, że możemy przejść sobie dalej. Powieść historyczna. To jest taka kategoria trochę koszmarek, w którym od kilku lat, jak obserwuję w ogóle ten plebiscyt, to trafiają tutaj książki
O nazistach, o obozach koncentracyjnych, wiecie, te popałszwice typowe. No i w tym roku, no niestety, plebiscyt nie uniknął tej sytuacji po raz kolejny. No i co my tu mamy? Po pierwsze, Cena wolności Barbary Wysoczańskiej. Nie mam pojęcia, o czym jest ta książka, ale niestety kojarzę tą autorkę. Czytałam jedną jej książkę, która była beznadziejna. Już nawet nie powiem Wam, o czym ona była, ale ona chyba wygrała w zeszłym albo dwa lata temu, w zeszłym roku albo dwa lata temu. I no, bardzo źle mi się czytało tę książkę. Mogę nawet sprawdzić, co ona napisała, bo aż jestem ciekawa po prostu, jaka to była książka. Płodna autorka, narzeczona nazistą. O, ta książka była głupia, już pamiętam, o czym to było. W ogóle polecam Wam filmy z moimi reakcjami na przeczytane książki, które wygrały w plebiscytach, lubimy czytać. Postaram się je oczywiście u góry podlinkować, bo no, różne tam rzeczy się pojawiają, różne kwiatki. Liczę, że w tym roku też to zrobię, takie wyzwanie, przeczytam książki, które wygrały plebiscyt i liczę dlatego na to, że wygrają jak najlepsze propozycje z tych wszystkich. No i dobra, Wysoczańska, liczę, że przegra. Dalej, Lekarka nazistów, Anna Rybakiewicz, nie mam pojęcia, ale to jest książka z tego właśnie nurtu popałszwiców. Dalej, Albena Grabowska, Najważniejsze to przeżyć. Bardzo dobrze mi się czytało tę książkę. To jest historia podchodząca do takich oklepanych tematów z zupełnie innej strony, no bo mamy bardzo dużo obyczajówek historycznych, które gdzieś tam dotykają tematów II wojny światowej, no bo jest to ważny etap naszej historii i no, kanwa do niezliczonej ilości powieści. Natomiast tutaj autorka postanowiła skonfrontować swoich bohaterów z życiem już po wojnie, tuż po II wojnie światowej, o tym, jak żyją z tą traumą, jak odbudowują Warszawę i z tym wszystkim, co się wiąże z próbą odzyskania swojego przedwojennego życia, co de facto nie jest możliwe w takiej formie, w jakiej to życie wyglądało właśnie przed tymi strasznymi wydarzeniami. No i mi się ta książka ogólnie bardzo podobała, chociaż mam swoje do niej zarzuty i na tę książkę zagłosowałam, bo jest to też niestety jedyna książka z tej kategorii, którą faktycznie przeczytałam. Dalej, Joanna Jaks, Nowe życie. Nie czytałam nic tej autorki i ogólnie to jest chyba znana autorka i ma poczytne książki, natomiast słyszałam pewne głosy, że to nie są takie najlepsze książki ogólnie. Czyli, że ta prawda historyczna jest taka trochę naciągana, romantyzowanie pewnych sytuacji związanych właśnie z wojną, na przykład II wojną światową. Kolejna książka to Saga o ludziach ziemi, Wpatrzeni w niebo, Anna Fryczkowska. Ja tę książkę bodajże dałam do swojej półki, chcę przeczytać. Mogłabym zobaczyć tę książkę? To jest książka, która mogłaby mi się spodobać ogólnie, dlatego zawiesiłam na niej oko. To tutaj widzicie opis. 1816 rok, Kujawy, epidemia przywleczona przez rosyjskie wojsko. To jest praca, to jest życie i praca na wsi. Antek i Hanka, młode chłopskie małżeństwo. Czyli to jest saga o chłopach po prostu. Czyli wpisuje się w te trendy takie związane ze spojrzeniem wstecz i spojrzeniem w życie chłopów, nie tylko w życie tych warstw uprzywilejowanych. I tutaj też autorka polska stwierdziła, że takich bohaterów sobie obierze. Interesujące, tam bodajże 4 tomy mają być tego i mam to gdzieś na swoim radarze, ale no, raczej nie w najbliższym czasie, nie oszukujmy się. Dalej, Sydonia, Słowo się rzekło, Elżbiety Herezińskiej. Tutaj jest to też duże nazwisko i możliwość faktycznie też wygranej. Jeśli nie Albena, to być może Elżbieta Herezińska. Mam tę książkę, nie czytałam jej jeszcze. To jest o procesie czarownic i ogólnie jest to historia Pomorza. Także też no, ciekawy region, ciekawa historia na pewno. Dalej, Toń, Iżbel Szatrawska. Mam tę książkę, ale absolutnie nie pamiętam, o czym ona opowiada i nie będę już tutaj może się rozwodzić nad każdą książką i wiecie, czytać opisu, no bo sami możecie to zrobić. Natomiast mam tę książkę na półce, chcę ją przeczytać, bo to jest autorka Żywota i śmierci pana Hersza Lipkina w stanie Sacramento, coś tam. Nie wiem, czy dobrze powiedziałam tytuł tej książki. To nie wygra. To nie jest, wydaje mi się, aż tak popularna książka. Mi się wydaje, że ona mi się wyświetlała w wielu miejscach i że wszyscy ją już przeczytali, ale czuję, że to jest tylko takie moje odczucie, a że
to być może nie jest aż tak popularna książka. Dalej kolejna książka, którą też mam, czyli Wiek czerwonych mrówek, też jej nie czytałam. Tam Tania Biankowa o głodzie na Ukrainie. Bardzo ciekawy temat, bardzo trudny temat i chętnie bym ją przeczytała, ale nie sądzę, żeby ta propozycja wygrała. Dalej Ken Follett, Zbroja światła. Chyba chciałabym kiedyś przeczytać coś Kena Folletta. Może ktoś z Was chciałby mi coś polecić i co w ogóle uważacie o tym autorze? No bo to jest też takie duże chyba nazwisko, a jeszcze nie miałam okazji. Też on pisze takie grubaśne te książki, także no nie wiem. No i kolejna książka, liczymy na to, że ona nie wygra, bo już tutaj tytuł odstręcza, Żona nazisty, Sylwia Trojanowska. Nie wiem. Moim zdaniem tutaj wygra albo Sydonia, albo najważniejsze to przeżyć, Eubeny Grabowskiej. Przechodzimy dalej. Kryminał, sensacja, thriller. I co ja widzę w tej kategorii? Trzymam kciuki, żeby nie wygrał Mróz. Ej, bo nie chcę go czytać, naprawdę. Ale od początku. Kamila Läckberg, Kukułcze jajo, znana pisarka. Ja nie czytam jej powieści. I jeszcze nie weszłam nigdy w życiu w taką fazę, wiecie, fanki kryminałów, żeby czytać te takie największe nazwiska typu Kamila Läckberg właśnie, czy Jonesbo, czy też Jonesbo i tak dalej, dlatego nic nie powiem. Langer Remigiusza Mroza. To jest chyba główny antagonista w powieściach o Chyłce. Ja czytałam tylko tą pierwszą Chyłkę. No i tamten Langer był głównym złolem i tu jest chyba jego taki villain origin, nie wiem. Dalej, Ludzie z mgły, Izabela Janiszewska. Nie czytałam nic z tej autorki, też duże polskie nazwisko. Życzę wszystkiego najlepszego, bo myślę, że to są dobre książki ogólnie. Chociaż nic nie czytałam. Maciej Siembieda, Nemezis, nie mam pojęcia. Poszukiwacz zwłok, Mieczysław Gorzka. Nie, nie czytałam nic, bo on mi się myli ze Sławkiem Gortychem zawsze. Jakoś te nazwiska mi się mieszają ze sobą i za każdym razem muszę sobie przypomnieć. Gorzka, Gortych, który jest który? Gortych pisał na pewno książki te, co się dzieją w górach. To nie była zła książka, w zeszłym roku wygrała. Natomiast Gorzka nie czytałam nic. Dalej Reina Rocha, Czerwona Królowa. Czytałam tę książkę i na nią też zagłosowałam, no bo to jest jedyna propozycja, którą tutaj przeczytam. O, i mamy Gortycha, proszę bardzo, Schronisko, które przetrwało. To jest bodajże kolejny tom. W zeszłym roku też wygrało jakieś tam Schronisko. Tak, to jest drugi tom. Karkonoska seria kryminalna. Jeśli to wygra, nie mam nic naprzeciwko, mogę czytać. Dalej, Robert Małecki, Urwisko. Też duże nazwisko w polskich kryminałach, nie czytałam. Uwięziona, B.A. Paris, jakąś książkę tej autorki mam po babci chyba, ale nie czytałam, nie wiem. I dalej Robert Galbraith, czyli de facto J.K. Rowling, Wartka śmierć, to jest kolejny tom jakiś. To lepiej, żeby nie wygrało, bo to jest siódmy tom, będę musiała wtedy czytać pierwszy tom. Widzicie, ja bardzo personalnie też oceniam te książki, ale gdybym tak miała powiedzieć, która książka tu wygra, to szczerze nie mam pojęcia. Bo właśnie tak nie śledzę aż tego rynku kryminałów, aż tak bardzo nie jestem w tym po prostu, nie mam takiego rozeznania. No widzicie, nie czytałam Janiszewskiej, Małeckiego, nie znam po prostu tych autorów i ich pióra i nie jestem też pewna, który z nich tak naprawdę jest najpopularniejszy. Gdybym tak miała strzelać, no to powiedziałabym, że Mróz wygra, bo Mróz zawsze wygrywa w którejś kategorii. No nic, zniosę to z godnością. Dalej, przechodzimy do literatury obyczajowej / romansu. I co tu widzimy? Atlas, Historia Pasalta. I ja na tę książkę zagłosowałam, bo też trafiła do topki, chociaż nie dlatego, że jest to najlepsza książka, najlepiej napisana na świecie. To jest zwieńczenie Siedmiu Sióstr serii ośmiotomowej de facto, Lucy Riley. Bardzo rozrywkowej takiej, z masą błędów, niedociągnięć serii. Natomiast ten ostatni tom był naprawdę najbardziej dopracowany i najlepszy, więc jeśli utknęliście na którymś tam tomie, to powiem Wam, że warto przeczytać wszystkie albo przesłuchać audiobooku, bo są na Legimi, żeby poznać historię Pasalta, bo jest taka najbardziej satysfakcjonująca i doskonale się bawiłam. Bardzo ciekawa seria i książka. Choć, tak jak wspominałam, podkreślam, że nie jest to seria bez wad i niektórzy się od niej odbijają. Także Atlas, trzymam kciuki za Atlasa, żeby wygrał, ale nie mam złudzeń, bo kolejną autorką, która wygrała jest, znaczy została wybrana tutaj, nominowana, jest Emily Henry, Book Lovers, nienawidzę tej książki. Ostatnio też słuchałam w audiobooku kolejną książkę tej autorki, której też nienawidzę. Z mojej perspektywy ta autorka po prostu nie zasługuje na wygraną, bo pisze
kiepskie książki. Sporo osób mówi, że jedna jej książka, Ludzie, których poznajemy na wakacjach, jest o wiele lepsza i odstaje od tych innych, ale chyba się nie chcę nawet przekonywać o tym. Także Book Lovers dalej. Co wyszeptał nam Deszcz, Joanna Balicka? Nie słyszałam o tej książce. Dalej, Different, Aleksandra Negrońska. I to jest taka seria, która mi osobiście kojarzy się z rodziną Monet, ale podobno to są całkiem niezłe książki o jakichś dwóch bliźniaczkach, które idą do koledżu chyba, czyli to jest ten nurt książek pisanych na Wattpadzie chyba. I osoby z Wattpada mają możliwość wydania swoich książek. To jest seria właśnie taka tocząca się w realiach jakichś tam uniwersyteckich i napisana dla młodzieży bodajże. Ale aż sprawdzimy. Jeśli ta książka wygra, to jest kolejny tom na pewno któryś. No nieważne. Jeśli ta książka wygra, nie obrażę się. Przeczytam po prostu pierwszy tom. Wysłucham sobie audiobook, bo jest też na Legimi. Gdzieś tam nie mam czasu jakby za bardzo na to, żeby wziąć tę książkę sama z siebie, ale gdybym musiała, to bym z chęcią słuchała i myślę, że bym się dobrze bawiła. Dalej, For Sure Not You. Nienawidzę mówić po angielsku w filmach. Weronika Ancerowicz. Nie znam tej książki, ale okładkę bardzo dobrze kojarzę, bo migała mi wielokrotnie. Mam złe przeczucia. Kolejna książka to Każde kolejne lato, Carly Fortune. Nie kojarzę tej książki, znaczy kojarzę okładkę i to jest chyba o jakiejś właśnie parze, że się spotykają latem i tam ten ich romans tak się rozwija. Nie wiem, z tego co kojarzę, to ta fabuła, pomysł jest powielony z jakiejś innej książki albo jest podobna bardzo książka do tej. Nie wiem, nie zamierzam jej czytać. Dalej Ellie Hazelwood i Love on the Brain. Mam złe i dobre, można powiedzieć, doświadczenia z tą autorką, bo czytałam The Love Hypothesis i ta książka była koszmarna, ale teraz czytam po angielsku, czytam. Od 3 dni nie otworzyłam tej książki, ale czytam książkę Check and Mate i ogólnie nie wiem, czy to ze względu na język właśnie, czy ze względu na to, że nie jest to książka dla dorosłych, tylko jest to właśnie dla młodzieży, to wydaje mi się, że jest o wiele lepsza. Także zobaczymy, czy tego nasza autorka nie spieprzy. Liczę na to, że ta książka nie wygra. Dalej, rzeczy, których nie dokończyliśmy. Rebeka Jaros. To jest ta autorka od 4 skrzydła. Boję się. Dalej, Elena Armas. The American Roommate Experience. Czy to jest ta sama autorka, która napisała The Spanish Love Deception? Zapewne tak. Tak. 3 takie same książki z bardzo podobnymi okładkami, pastelowe kolory, komiksowe postacie, to jest znak rozpoznawalny. I teraz to, co zostaje w nas na zawsze, Lucy Score. Kojarzę okładkę, ale książki nie kojarzę. Więc tutaj, szczerze, kibicuję bardzo Atlasowi, ale nie mam złudzeń, na pewno wygra Emily Henry, Ali Hazelwood lub ewentualnie ta pani od Spanish Love Deception, a reszta... Nie wiem. Wydaje mi się, że tutaj są takie dość tacy mocni zawodnicy i mocni pretendenci, więc może być szał. Natomiast największy szał będzie na pewno na romantazy, bo mamy tutaj kilka też mocnych książek. Baśń o złamanym sercu Stephanie Garber to jest autorka Karawalu i chciałabym czytać i zarówno tę serię z Karawalem, jak i Baśń o złamanym sercu, która chyba dzieje się w tym samym świecie. Jest szansa. Może wygra, nie wiem. Dalej, Belladonna, czytałam tę książkę, była okej. Okay. Może nie fajerwerki, ale podobał mi się motyw wykorzystania trucizn. Motyw tego, że śmierć pojawia się jako bohater. I ogólnie była to taka, no może dość przeciętna książka, ale nie była zła ogólnie. Dalej, Cień w żarze. Trzymamy kciuki, żeby to nie wygrało, bo w zeszłym roku ta autorka właśnie wygrała bodajże w kategorii fantasy. I tamta książka była zła, to była jedna z najgorszych książek, które czytałam w życiu. Bardzo kiepska książka, no takie porno w książce, można powiedzieć. I mało tam było w ogóle czegokolwiek innego. Także nie. Dalej, Crave, Pragnienie, Tracy Wolf. Kojarzę okładkę, ale nie znam tej książki. Czy one są o wampirach? Sugeruje mi tutaj okładka, która przypomina mi trochę te stare wydania Zmierzchu. Dom trzepoczących skrzydeł, Olivia Wildstein. Nie kojarzę w ogóle, nawet okładki nie kojarzę. Spojrzałam sobie, co ta autorka napisała i nie kojarzę absolutnie niczego. Także nie podejrzewam jej o to, żeby wygrała. Dalej Fourth Wing Rebeka Jaros, czyli książka, którą czytaliśmy w Puszystym Klubie Książki w styczniu. Romantazy ze smokami, z różnymi rzeczami. Podejrzewam, że ta książka wygra. Wydaje mi się, że ona zbiera albo sam poklask, albo wylewane są na tą książkę pomyje. I mi się wydaje, że nie zasługuje ona ani na to, ani na to, bo na pewno to nie jest dobra książka. Ale też
To nie jest jakaś taka totalnie najgorsza, moim zdaniem, propozycja. Nie wiem, mi się podobał pomysł na fabułę i ten właśnie motyw smoków. Absolutnie koszmarne były sceny romantyczne czy erotyczne. Źle ten związek był kreowany po prostu. No i dużo było niedociągnięć fabularnych, dużo było braków w świecie, braków w ogóle w pomyślunku, w tworzeniu fabuły. Ale to nie jest najgorsza książka świata. Także podejrzewam, że Fourth Wing ma szansę, żeby wygrać. I teraz ja nie pamiętam, na co ja zagłosowałam. Wydaje mi się, że na Belladonnę ostatecznie, no bo jednak Belladonna w sumie de facto była nudniejsza niż Fourth Wing, no bo w tym Fourth Wing no sporo się działo, nawet coś tam, prawda, było. Natomiast w tej Belladonie może trochę mniej, ale jednak wydaje mi się, że była lepiej przemyślana i po prostu, wiecie, może autorka się nie wysilała tutaj na to, żeby wymyślić, wow, smoki, takie różne jakieś powiązania między nimi, między jeźdźcami. Raczej to jest prostsza fabuła, ale dzięki temu się nie wyłożyła, bo mniej było tej fantazy w tej romantazy. Dzięki temu ten świat jest bardziej spójny. Taka jest moja opinia. Dalej Guild, Raven Kennedy. Kojarzę tą układkę, ale nie wiem, o czym jest ta książka. Królestwo złowrogich, Kerry Maniscalco. Nie kojarzę książki, ale kojarzę okładkę znowu. Dalej Łańcuch z cierni, Cassandra Clare. To jest jakiś kolejny tom. Ja nigdy nie weszłam w ten świat Cassandry Clare i nie podejrzewam, żeby ta książka miała wygrać. I Okno skąpane w mroku, Rachel Gillick, nie wiem, jak to przeczytać. Mam tę książkę na Legimi i ogólnie przeczytałabym ją. Wydaje mi się, że wygra Fourth Wing i to jest taki zwycięzca dość oczywisty. No i trochę, żeby przeszkodzić Fourth Wing, zagłosowałam na tą Belladonnę. Kolejna kategoria to literatura faktu, publicystyka. I tutaj już widzę na pierwszy rzut, absolutnie jestem pewna, że ta książka wygra. Chłopki, opowieść o naszych babkach, Joanny Kuciel-Frydryszak. Widziałam masę zachwytów, ale no to taką totalną masę, która zalała social media w tym roku, w zeszłym roku w zasadzie. To jest reportaż, nie reportaż, rozmowy, nie wiem, zajrzenie do historii. Wiele zarzutów względem tej książki widziałam i tak jak jest masa właśnie zachwytów, szczególnie prawdopodobnie od osób, które nie znają się tak na historii i po prostu otworzyły książkę i zobaczyły jakąś tam inną perspektywę. Tak, osoby, które być może bardziej siedzą w tym świecie, uważają, że ta książka jest bardzo jednostronna i że jest tutaj wiele, wiele braków jednak i że ta historia chłopek, bo nie opowiedziałam do końca, w sumie tytuł wszystko mówi, no to jest historia po prostu o tym, jak żyło się na wsi kobietom w dawnych czasach, no nie wiem, 100 lat temu, o różnych zmaganiach z codziennością, o braku możliwości edukacji, o przemocy, przemocy seksualnej, no o różnych takich trudnościach, które spotykały kobiety. Także no książka, która wydaje mi się, że dzieli czytelników, natomiast no ja ją mam na swojej półce, ale ze względu na te silne głosy sprzeciwu, jakoś się boję po nią sięgnąć. I też ten początek trochę mnie zbił z pantałyku, bo są tam opisywane sceny gwałtów i w ogóle jakoś tak no odrzuciło mnie trochę. W sensie, no wiem, że to nie jest temat, od którego trzeba uciekać, ale no nie wiem. Co mam wam tu powiedzieć? Na pewno chłopki wygrają. Jestem gotowa, nie wiem, oddać za to rękę, uciąć sobie rękę. Przejdźmy dalej. Wojciech Tochman, Historia na życie i śmierć, na śmierć i życie. Znane nazwisko, natomiast to jest jakaś nowa właśnie książka, której nie znam. Znaczy nie pamiętam, czemu ona jest, bo chyba mignęła mi gdzieś kiedyś. Zbrodnia, aha. To będzie jakiś true crime i dramat psychologiczny. Powiem wam, że te true crime absolutnie mnie nie poruszają, historię. Także zostawmy. Imperium Bólu, Baronowie Przemysłu Farmaceutycznego, Patrick Radden Keefe. Mam tę książkę chyba nawet polubioną, gdzieś tam w schowku, wstawioną na Empiku. Chciałabym kiedyś ją przeczytać być może. Mikołaj Grinberg, Jezus umarł w Polsce. Kojarzę nazwisko, nie kojarzę książki, aczkolwiek chciałabym kiedyś się zapoznać z Grinberga twórczością. La Bestia, Przemysław Piotrowski, znany nam z bardzo mocnych kryminałów z pedofilią w kościele na pierwszym planie. No i to jest jedna z pierwszych prób podjętych w celu stworzenia książki non-fiction, ale też właśnie true crime. I on chyba pojechał do jakiegoś państwa Ameryki Południowej i robił wywiady z jakimś złoczyńcą, mordercą. Aż tak w temacie też nie jestem. Nie interesuje mnie ta książka. Łowcy skór, Tajemnice zbrodni w Łódzkim, Pogotowiu, Tomasz Patora. To jest ta historia, jak w Pogotowiu zabijali ludzi i brali ich ciała na narządy. W latach 90. bodajże. Ja tutaj tak, wiecie, gdzieś tam z odmętów mojej pamięci kojarzę tą książkę i że gdzieś tam czytałam opis. Odrzania, Podróż do Ziemi, Odzyskanych.
Zbigniew Rokita. Nie widziałam nigdy tej okładki, ale aż jestem ciekawa i zobaczę. Poemat reporterski autora Kajś o Śląsku Dolnym chyba. Też nie czytałam tamtej książki, także mam braki. Okej, czyli to jest po prostu reportaż o ziemiach odzyskanych. No, tak jak tytuł być może sugeruje. Ciekawy na pewno temat. W trybach chaosu, jak media społecznościowe przeprogramowały nasze umysły i nasz świat. Max Fischer. Nie wiem, nie znam. Wędrówka dusz. Bartek Sabela. Nie znam też tej książki. Hoho! Przeczytałam tutaj opis i to jest książka dla mnie, bo to jest reportaż o hodowli mięsnej, hodowli zwierząt na mięso. Tutaj jest opowieść o drobiu, z tego co widzę, ale ma być to mnogość perspektyw od hodowców poprzez pracowników ferm, właśnie weterynarzy, aktywistów działających na rzecz praw zwierząt, przywódców religijnych i polityków. Reportaż o procesie produkcji mięsa od narodzin zwierzęcia przez jego przyspieszony techniką rozwój, po szybką, przez wielu uważaną za humanitarną śmierć. Ciekawa jestem, w jaki sposób ta książka traktuje temat. Nie jestem pewna, czy chce mi się to czytać, ale no na pewno ciekawy tytuł. Może powinnam to przeczytać? Kolejny reportaż z Czarnego. Wszyscy tak jeżdżą. Bartosz Józefiak, czyli książkę, którą widziałam u wielu osób i wiele osób poleca. Natomiast ja nie lubię samochodów, nie lubię jeździć samochodem, nie lubię kierować i nie interesuje mnie, jak wszyscy jeżdżą, więc jakby ta książka mnie też nie interesuje. Gdyby nie chłopki, to myślę, że mogłaby wygrać, ale chłopki na pewno zwyciężą. Dalej kolejna kategoria to autobiografia, biografia, wspomnienia. I co my tutaj mamy? Janet McCurdy, Cieszę się, że moja mama umarła. Znam ten tytuł, czytałam książkę. Podobała mi się w pierwszej chwili, później trochę o niej zapomniałam, kiedy emocje opadły. Widzę tutaj mocnego kandydata, aczkolwiek tutaj jest sporo takich głośnych biografii. W ostatnim czasie sporo właśnie tego wyszło. Dalej, Elon Musk, Waltera Isaacsona. Isaacson to jest autor też tej dużej biografii o Leonardzie da Vinci, którą czytałam. Nie sądzę, żeby ta książka wygrała i nie sądzę, żebym kiedykolwiek się nią zainteresowała, bo jakoś nie przepadam za tym mężczyzną. Dalej, kobieta, którą jestem, Britney Spears. Czytałam, słuchałam w audiobooku. Z przymrużeniem oka traktuję tę propozycję. No jest szansa jakaś tam na wygraną, aczkolwiek, no nie wiem, no zależy jak dużo czytelników lubi po prostu Britney Spears, bo wartości literackiej dużo tutaj nie było. Michał Koterski, To już moje ostatnie życie. No, biografia Koterskiego, nie wiem co powiedzieć dalej, nie czytałam, nie zamierzam. Nic mnie nie złamie, zapanuj nad swoim umysłem i pokonaj przeciwności losu. David Goggins, zabijcie mnie, nie wiem kto to jest. Amerykański żołnierz, ultramaratończyk, triatlonista, filantrop. Okej, czyli sportowiec. Fajnie, ale nie obchodzi mnie to. Po drugiej stronie różdżki, Tom Felton. Biografia, z tego co kojarzę, dużo jest o jego uzależnieniu od alkoholu. Jakieś pewnie wspomnienia z Harry'ego Pottera, ale coś mnie to nie interesuje. W przeciwieństwie do książki Prawdziwe do szaleństwa Alana Rickmana, Dzienniki. Mam tę książkę na półce, zamierzam ją czytać. No i co? Aktor, który grał Snape'a i jego podejście do życia, do pracy. Wspomnienia z Harry'ego Pottera, ale też ogólnie dużo innych rzeczy. Tutaj Harry Potter nie wychodzi ponoć na pierwsze pole, na pierwszy plan. Dalej, prezydent Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z Aleksandrem Kaczorowskim. Myślałam, że z Aleksandrem Kwaśniewskim. Też mnie ta książka nie interesuje. Dalej, duży pretendent moim zdaniem do wygranej, czyli książę Harry, ten drugi. Biografia Harry'ego o tym, jak sobie odmroził jajka. Nie zamierzam tego czytać ogólnie. Jakby, nie wiem, nie interesuje mnie za bardzo życie royalsów. Natomiast, no jest to w sumie pretendent, który może wygrać. Albo Janet McCurdy, albo Britney, albo książę Harry właśnie. Podobno to był wielki hit sprzedażowy. Nie wiem, czy aż tak w Polsce, ale na pewno jakby światowo, na pewno tak. No i Terry Pratchett, Życie z przypisami. Roba Wilkinsa, o pisarzu fantasy. Nie będę tego czytać raczej. I raczej też ta książka nie wygra. Dalej fantasy. Co my tu mamy? Po pierwsze Babel, czyli o konieczności przemocy. Rebecca Kwong. Niestety moje rozczarowanie z zeszłego roku. Mało tutaj jest fantastyki w tej książce. Bardziej znowu refleksja na temat rasizmu, kolonializmu. Znowu bardzo łopatologicznie przekazywana opinia autorki. Słuszna czy niesłuszna, ale bardzo tak w taki prostacki sposób wpychana czytelnikowi na siłę do głowy. To może nie była najgorsza książka świata, ale jednak było to rozczarowanie. Mimo to myślę, że jest tutaj duża szansa, że ta książka wygra, bo po prostu nazwisko.
albo w tej kategorii, albo w tej drugiej z literaturą po prostu piękną, wygra Rebecca Kwang. Także ja bym na 100% liczyła ją jako wygraną w którejś z tych dwóch kategorii. Dalej, Dzień nastania nocy, Samanthy Shannon. Nie czytałam jeszcze tej książki, to jest prequel do Zakonu drzewa pomarańczy i mam zamiar to czytać, mam na półce i na pewno mi się spodoba, tak czuję. Czy ta książka wygra? Nie wiem, bo wydaje mi się, że też jest problem z tymi kolejnymi tomami. Z jednej strony być może ktoś zagłosował, bo lubi Samanthę Shannon, a być może ktoś nie zagłosował, bo nie czytał pierwszego tomu i nie interesuje go prequel. Także nie wiem. Katia, Cmentarne Love Story. Ja na tę książkę zagłosowałam, mimo że nie uważam, żeby to była najlepsza książka Anety Jadowskiej. Wydaje mi się, że koncept się już powoli wyczerpuje, choć będę czytać dalej wszystko, co ta autorka napisze. O nekromancji, o eleganckiej kobiecie, która pracuje na cmentarzu. Ogólnie fajnie. Fajna książka, miła, urocza, ciepła, ale czy najlepsza na świecie? Nie sądzę. Czy wygra? Też nie wydaje mi się. Raczej myślę, że Kwang tutaj wygra. Albo jeszcze inna książka tutaj na mnie patrzy. Dalej, Klątwa dla demona, czyli Magdalena Kubasiewicz, to jest trzeci czy czwarty tom Kołysanki dla czarownicy. Mi się ta książka nie podobała i czytałam później Kubasiewicz jeszcze raz albo dwa i nie podoba mi się po prostu jej pisarstwo, także chyba nie. Dalej, propozycja z Tajfunów, azjatycka, już tutaj widzę, Kroniki dziwnych bestii i tak naprawdę nic nie wiem o tej książce, ale marne szanse, żeby ona wygrała. Dalej Legendy i Latte i myślę, że ta właśnie książka ma szansę wygrać. Widziałam ją wszędzie, wskakiwała z lodówki w zeszłym roku, także widzę tutaj duży potencjał właśnie na wygraną. Jest w moim TBR-ze na ten rok, więc na 100% będzie czytane. Holly Black, czyli autorka Okrutnego Księcia z książką Następca Tronu, opowieść z Elfheim. Nie czytałam, raczej mi się nie śpieszy i nie mam zamiaru. Pokrzywa i Kość, T. Kingfisher, też znana propozycja. Czytałam, nie sądzę, żeby to wygrało. Mnie ta książka w sumie zawiodła trochę. To jest fantasy takie trochę baśniowe, trochę mroczne, ale nie wiem, jakoś nic mnie nie zaskoczyło w tej książce. Pożoga Ilony Andrews, czytałam pierwszy tom tej serii i mi się nie podobał, także liczę, że nie wygra. Virion, Szermierz, Natchniony, 3, Legion. Andrzeja Ziemiańskiego. Kojarzę te okładki z tymi Rzymianami, ale nie czytałam i nie mam zamiaru. I co sądzę, że wygra? Babel albo Legendy i Latte. Przechodzimy do science fiction. Widzę, że wyodrębniono tutaj kategorię. Wydaje mi się, że na Goodreadsie jest łącznie fantasy i science fiction, ale poprawcie mnie, jeśli się mylę. I tutaj czytałam tylko jedną książkę i lubię tę książkę. Także od początku. Aurora, Przebudzenie, J. Christoph, Amy Kaufman. To jest ten duet, który napisał też trylogię Illuminae. Nie czytałam, ale widziałam ostatnio, że Nicole i Dr. Book się bardzo podobała ta książka, ta seria, więc może kiedyś. Dalej, Biada Babilonowi, Pat Frank, nie mam pojęcia. Cyberpunk, jak to czytać? 2077, bez przypadku Rafała Kosika. Kojarzę to nazwisko, czy to jest autor literatury dziecięcej? Chyba tak. Nie znam książki. Gambit Lisa, Yoon Ha Lee. Nie znam tej książki też. Nie wiem. Dalej, tutaj jestem ignorantką w tej kategorii. Metamorf, Andrzej Kwiecień. Nie znam, nie widziałam nigdy tej układki. Boże z pokoju, Emily Saint, John Mendel. Ta książka wygrała w zeszłym roku, znaczy na 2022 w Goodreads Choice Awards. Mam tę książkę na swoich półkach, miałam zamiar ją czytać. Trochę te zamiary opadły. Ale no, jest to też książka właśnie z Goodreadsa i widać, że te trendy ze Stanów, z platformy też Goodreads przechodzą płynnie do nas, do Polski. Mroczna kołysanka Polly Hoyen. Chciałabym tę książkę przeczytać, ale jeszcze nie czytałam. Tak właśnie przegrywasz wojnę czasu. Ta książka też albo była wyróżniona na Goodreadsie, że była nominowana po prostu, albo też wygrała. Nie czytałam i miałam ją w planach, ale chyba mi się odechciało. I dalej, Wszystkie wskaźniki czerwone, Sztuczny stan, Martha Wells. Kojarzę angielski tytuł All Systems Red, ale nie mam zamiaru chyba tego czytać. No i ostatnia książka, Żniwo, Nila Schustermana i ja tutaj zagłosowałam, bo jest to też ostatnia i jedyna książka, którą czytałam w tej kategorii, tak jak mówię. Jestem trochę ignorantką, jeśli chodzi o science fiction. Trzymam kciuki za Żniwo, ale nie wiem, czy ta książka faktycznie ma szansę, żeby wygrać. Być może tak, bo wydaje mi się, że duży segment jakby tej społeczności lubimy czytać stanowią też ludzie młodzi, którzy z pewnością znają tę książkę i będą głosowali
na to. Także myślę, że żniwo ma szansę. Przechodzimy dalej do horroru. Ja tutaj też nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Dziedzictwo Usherów, Robert McCammon. Czy ja mam jakąś książkę tego autora? Tak, mam książkę tego autora, ale jej nie czytałam. Ja na nią zagłosowałam, ale jej nie znam. Nie znam pióra tego autora, ale nie wiem, miałam przeczucie i tak zrobiłam. Ja wiem, że być może to jest nieuczciwe, bo ludzie właśnie tak głosują, a nie znają książek w ogóle, ale czy to takie ważne? Dalej, Gościnin, Marcin Napiórkowski, Listy z miasta wiatraków, Konrad Możdżeń, Lustro, Christina Henry, czytałam tę książkę, miałam ją do recenzji z wydawnictwa Vesper. Jakoś ciężko mi wchodziła. Miała swoje dobre momenty, ale miała też swoje nudne momenty, więc taka byłam dość rozbita przy czytaniu tej książki. Dean Koontz, kojarzę to nazwisko, Misterium, ale nie znam książki. O, mamy John Nesbo, widzimy tutaj horror, a nie kryminał, Nocny dom, Objawicielka, Daryl Gregory Plon, Grzegorz Kupiec, Szpital Filomeny, Graham Masterton, kojarzę nazwisko, kojarzę tytuł. No i Tajemne rysunki, Jason Rekulak. Jak widzicie, czytałam tylko jedną książkę, ale na nią nie zagłosowałam. Nie wiem, może wy powiecie, która powinna tutaj wygrać, która według was jest najsłynniejsza i najlepsza? Może wygra to Lustro, kto wie? Chociaż wydaje mi się też, że ze względu na to, że to jest tom po prostu opowiadań dodatkowych do tego świata Mrocznej Alicji, to też mniej osób być może to czytało. Dalej przechodzimy do kategorii młodzieżowej, czyli właśnie literatury młodzieżowej. Co my tu mamy? Arystoteles i Dante przepadają w toni życia, czyli drugi tom Arystotelesa i Dante. Mam na półce pierwszy tom bodajże, ale nie czytałam, więc nie wiem. Cmentarz osobliwości czytałam w styczniu, bardzo dobra książka, że bardzo dobra to może nie, ale dość dobra i zagłosowałam na nią, bo podobała mi się. Może nie był to fajerwerek, ale całkiem niezła propozycja. Gdyby był ze mną, kojarzę okładkę, ale nie znam książki. My Beloved Monster, Marta Łabęcka, kojarzę okładkę, nie kojarzę książki. Rodzina Monet. Diament, część pierwsza, Weronika Marczak. Mam złe przeczucia, że ta książka wygra, a to jest jakiś kolejny tom i teraz nie wiem co zrobić, bo słuchałam w audiobooku rok temu pierwszy tom, a jak to jest jakiś piąty, nie wiem, to co ja zrobię? Mam czytać kolejny, czy mam czytać wszystkie cztery? To jest 4,1. Niech ta książka nie wygrywa, nie głosujcie na nią. Chociaż wydaje mi się, że moi obserwatorzy raczej nie należą do tej grupy wiekowej, która tak się zaczytuje w Rodzinie Monet. Nie wiem, ponoć następne tomy właśnie są lepsze, ale nie chcę tego czytać. Nie chcę, żeby to wygrało. The Inheritance Games, trzeci tom, ostatni Gambit, Jennifer Lynn Barnes. Ogólnie bardzo lubię tą autorkę i tą serię, ale tego trzeciego tomu akurat nie czytałam. I teraz mam taką niepewność w sobie, czy ja nie zagłosowałam przypadkiem tak in blanco na tą książkę. Wydaje mi się, że na Cmentarz zagłosowałam, ale no też The Inheritance Games, gdyby wygrał, to bym się cieszyła, bo podoba mi się ta książka. I de facto ona jest podobna do Rodziny Monet w pewien sposób, ale jest dużo lepsza. Dalej, Winterflower, Julia Brylewska. Kojarzę to nazwisko, to jest jakaś taka chyba Wattpadowa autorka, ale książki nie znam, nie kojarzę też okładki. Wszyscy jesteśmy Wattorami, tutaj duet jakiś autorski. Kojarzę okładkę, nie kojarzę książki, z tej strony sam to samo i zawsze chodziło o Ciebie, nawet okładki nie kojarzę. Co tutaj wyrokuje? Wydaje mi się, że wygra Rodzina Monet. Nie chcę, żeby tak było, ale podejrzewam, że Rodzina Monet jednak zgarnie laur tutaj wygraną. Literatura dziecięca. Tutaj od razu już powiem, że też w tym nie siedzę i też tak nie wiem, także szybciutko. Aveline Jones i Duch z Malmów. Kojarzę okładkę? Nie znam. Adam Mirek Bebechy. To jest chyba jakiś autor z TikToka? Kojarzę tą twarz. Kiedy mi ktoś mówi Adam Mirek, to widzę jego twarz i widzę jego TikToki. To może być ciekawa książka. Taka popularna naukowa, typowo kierowana do dzieci o ciele człowieka. Jakby, no, nie wiem, czy ja się nią zainteresuję i czy będę specjalnie jej szukać, kupować i czytać, ale brzmi to dobrze na pewno. Być jak kapibara, Michaela Fabry. Tak jak lubię kapibary, tak nie znam tej książki. Dyniowy demon, Aneta Jadowska. Mam na półce, zagłosowałam, nie czytałam co prawda, ale pierwszy tom mi się podobał. No i Aneta Jadowska, nie? Ona zawsze u mnie ma fory. Także liczę na Anetę Jadowską, że wygra. Dalej, o dziewczynce, która wpadła w baśń Ben Miller. Nie znam. Silla, Karolina Lewestam. To jest chyba jakaś książka taka z motywami słowiańskimi. Aż zobaczymy. Trochę jak kulą w płot, raczej to są klimaty takie arktyczne, czy tam antarktyczne. Bardziej właśnie, no, niedźwiedź polarny. To powinno mi zasugerować. Ale zobaczyłam wilka, więc stwierdziłam, że motywy słowiańskie.
raczej to będą takie tematy związane z życiem na lodowcu. Swiftowie, Beth Lincoln. Nie znam, ale kojarzę okładkę. Podobno dobre. Dalej Świat Zosi, Aleksandra Pałka. Czy to będzie Świat Zofii, tylko że dla najmłodszych, czyli filozofia? Sprawdźmy. Filozofia dla najmłodszych. Ciekawy pomysł. Dalej Tajemnica Ognia, Katarzyny Bereniki-Miszczuk. Czytałam pierwszy tom tej serii, nie podobał mi się, więc trzymam kciuki, żeby to nie wygrało. Zaklinaczka Burz, Sophie Anderson, też nie znam. Szczerze mówiąc, trudno mi w ogóle tutaj wyrokować znowu, co wygra. Liczę na Anetę Jadowską, trzymam kciuki, ale Katarzyna Berenika-Miszczuk też jest moim zdaniem mocnym tutaj kandydatem. Tak samo Swiftowie. Tak wnioskuję po częstotliwości, ile razy widziałam te książki. Przechodzimy do kategorii dalej debiut. O, taka eklektyczna dość będzie to kategoria. Po pierwsze, Dziewczyna w czarnej sukience, historia zbrodni miłoszyckiej, Ewa Wilczyńska. Obstawiam, że to jest właśnie non-fiction, ale nie kojarzę w ogóle tej okładki nawet. Okej, to jest historia o niesłusznym skazaniu Tomasza Komendy. Nie chciałabym tego czytać. Nie lubię true crime, nie lubię tych historii o... Znaczy, czasami lubię kryminały i tak dalej, ale nie wiem, jakoś tak, kiedy to jest realne i prawdziwe, to mnie odrzuca. Fiaka, sezon na Chorwację, Aleksandra Wojtaszek. Okej, o Chorwacji. Głodne, reportaże o niejedzeniu, Klaudia Strabach. Czytałam tę książkę, zagłosowałam na nią. Całkiem spoko rozmowy właśnie z osobami, które cierpią na różnorodne zaburzenia odżywiania. Jak pokazać w miejscach publicznych, Emilia Dużewska. Kojarzę tą okładkę, ale nie czytałam. Miejsca cieniste, Jacek Kalinowski, również nie znam. Naprawiacz, Piotr Kuźniak, Oszustka, Aleksandra Śmigielska, to jest chyba kryminał, ale nie czytałam. Psy Pana, Marcin Świątkowski, Za żywo płotem, Maria Biernacka-Drabik i Żar, Weronika Matija, kojarzę tą okładkę i kojarzę tą książkę, może jest. Liczę na Głodne, że wygrają? Nie wiem, podobała mi się ta książka i wydaje mi się, że też ważne tematy. I to tyle. Też nie miałam jakby czasu się teraz zapoznawać z każdą książką i sprawdzać, która najciekawiej brzmi, bo też te opisy mogą być złudne. Ciekawy opis, a książka może być różna. Przechodzimy już do pozaksiążkowych kategorii. Po pierwsze ekranizacje, tutaj propozycje pana Raczka. I co my tu mamy? 10 propozycji, 10 filmów, seriali, z których ja czytałam, znaczy czytałam. Oglądałam 2,5, można powiedzieć. Zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Oczywiście oglądałam Chłopów i w pierwszej chwili stwierdziłam, że Chłopi wygrają na Mur Beton. Ale teraz już nie jestem tego taka pewna. Czas Krwawego Księżyca. Chciałabym przeczytać, cały czas mówię przeczytać, chciałabym obejrzeć ten film, mimo że nie przepadam za panem Leonardem, ale chciałabym to obejrzeć, kiedy widziałam zwiastun i jakoś tak zainteresowała mnie ta książka. Nawet nie wiedziałam, że to jest na podstawie książki. Także... chętnie bym obejrzała, ale nie sądzę, żeby to miało wygrać. Malcolm XD, Emigracja, nie sądzę. Filip, to bym obejrzała, to jest na podstawie Tyrmanda. Na Netflixie chyba też jest. Igrzyska Śmierci, Ballada Ptaków i Węży. Nie obejrzałam tego filmu, tak bardzo chciałam to obejrzeć, ale się nigdy nie złożyło, żebym to oglądała. I żałuję. I liczę, że to niedługo gdzieś trafi właśnie na jakieś serwisy streamingowe, bo nie mogę się doczekać. Może można gdzieś kupić to i obejrzeć w domu? Jest szansa, że ta książka wygra. Jest duża szansa. Książka, film, będę się mylić. Informacja zwrotna, to jest też na podstawie Żulczyka chyba. Jakubik tutaj główną rolę gra. Też na pewno dobry serial, ale no nie w moim stylu. Nie sądzę, żeby tu wygrał. Oppenheimer. I to jest też film, którego nie oglądałam, ale tak głośny, że ma tutaj bardzo dużą szansę na wygraną. Święto Ognia. Oglądałam ten film, ale nie wydaje mi się, żeby on był dobry i nie wydaje mi się, żeby oddawał to, co faktycznie Małecki w swojej książce przedstawił. Jakoś tak spłycał to wszystko i taki bardziej był problematyczny ten film niż książka moim zdaniem. I nie wiem. Nie był może zły, ale... lekki niesmak jakoś, nie wiem, nie jestem przekonana co do Święta Ognia. No i Ukryta Sieć, nie kojarzę w ogóle. Także, aha, jeszcze Znachor. Znachor na Netflixie i to jest to pół. Częściowo oglądałam ten serial, jakoś tak z doskoku. Jest szansa, ale myślę, że niewielka. Raczej tutaj Oppenheimer, Chłopi i Ballada Ptaków i Węży. Chociaż chyba najbardziej ten Oppenheimer, nie? Ja bym w ogóle tego nie brała pod uwagę, ale no cóż, czytelnicy... i koneserzy kina prawdopodobnie zagłosują na Oppenheimera. Ja bym zagłosowała na Chłopów, bo nie widziałam Ballady Ptaków i Węży. Chłopi mi się podobali, więc... Przechodzimy do Człowieka Książki. I tutaj mamy 10 kandydatów znowu. I teraz tak.
Aktywne czytanie Anna Jankowska. Alfabet Wojtusika, Łukasz Wojtusik. Wiecie co? Znowu będę ignorantem, bo wiecie, ja bym naprawdę chciała znać wszystkich, widzieć wszystko, oglądać wszystkie filmy, wszystkich o książkach i wszystkie podcasty, ale i jeszcze nagrywając, to później już człowiek nie ma czasu sam czytać, więc siłą rzeczy trzeba to ograniczyć trochę. Więc tej pierwszej pani nie kojarzę, tego Wojtusika, może nazwisko mi świta, też nie kojarzę. Bardziej lubię książki Diana Chmiel, kojarzę, że jest na Instagramie, taka autorka. Kulturomaniaczka też kojarzę z Instagrama, że jest. Okoń w sieci oczywiście znam, tak, Marcin Okoniewski. Duża szansa na wygraną, moim zdaniem. Raport z literatury, Agnieszka Budnik. To jest chyba podcasterka? Nie, nic nie słuchałam jej, nie oglądałam. Sławik Bóg, Wiktoria Korzeniewska, zawsze się mylę i zagłosowałam na tę autorkę, bo bardzo lubię jej kreatywność, pomysłowość w tworzeniu treści właśnie na Instagramie i to, że ma taką swoją niszę, te książki słowiańskie. To jest takie bardzo oryginalne i to chyba taka pierwsza osoba, która tą kulturę słowiańską tak rozpropagowuje właśnie przez książki również. Dalej, Adam Szaja, Smak książki, nie znam. Olga Kowalska, Wielki Bóg. Też duże szanse na wygraną, ale nie oddałam swojego głosu na Olgę, bo rok temu głosowałam na nią, więc teraz już odpuściłam. I Wspieraj kulturę, Robert Jasiak. Czyli znam, no obserwuję bardziej 3 osoby, kojarzę 5 osób i wydaje mi się, że albo Olga, albo Okoń. Takie są moje przewidywania. Trzymam kciuki. Na pewno się starają bardzo i wkładają dużo pracy w to, żeby być w tym miejscu, w którym są. I to tyle. Dziękuję Wam, że ze mną byliście. Oczywiście, tak jak wspominałam na początku, z chęcią przeczytam komentarze Wasze na temat tego, kto według Was powinien wygrać, a kto wygra i co czytaliście, co polecacie, co tutaj jest dobrego w tym plebiscycie i w ogóle co uważacie o tych nominacjach może. Piszcie, co chcecie. Nawet emotka będzie bardzo dobra dla moich zasięgów. Żebym za rok była człowiekiem książką. Żartuję. Wiem, że to było bardzo niskich lotów żart, ale jest godzina 23:15 i chciałabym już się z Wami pożegnać. Życzę Wam miłego wieczoru, dobrej nocy albo miłego dnia, miłego tygodnia. Do zobaczenia, buziaczki, pa, pa.